starym, aby pamiętali, młodym, aby wiedzieli. Roman Kanafojski, komandor, porucznik, kawaler Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari. Urodził się 4 maja 1901 roku w Zaborze Rosyjskim. W grudniu 1917 roku otrzymał powołanie do pułku ułanów w 3 Korpusie Armii Rosyjskiej. 10 lutego 1919 wstąpił do Wojska Polskiego i jako szeregowiec brał udział w wojnie z bolszewikami w składzie 8 Dywizjonu Artylerii Ciężkiej. W 1921 ukończył szkołę podchorążych artylerii w Poznaniu i otrzymał promocję na pierwszy stopień oficerski. Służbę kontynuował w 1 Pułku Artylerii Ciężkiej w Modlinie i 8 Dywizjonie Artylerii Konnej w Białymstoku. 1 czerwca 1927 roku przydzielono go do flotylli rzecznej marynarki wojennej w Pińsku. Pełnił tam funkcję od zastępcy dowódcy jednego z monitorów rzecznych po dowódcę 1 Dywizjonu Bojowego. Na początku 1939 roku wybrany został prezesem Wojskowego Klubu Sportowego Kotwica. 4 kwietnia 1939 powstał oddział wydzielony Wisła. Dowództwo powierzono komandorowi podporucznikowi Romanowi Kanafojskiemu. Oddział liczył 8 jednostek bojowych i 4 pomocnicze. Trzeba przypomnieć, że niestety przestarzałe. 5 maja w Modlinie usamodzielniono ciężki kuter uzbrojony, nieuchwytny. Przyjęto statek sztabowy z cywilną załogą Hetman Żółkiewski z Państwowego Zarządu Wód w Wyszkowie. 6 lipca oddział wydzielony przeszedł do Brdy Ujścia i podporządkowano go bydgoskiej 15 Dywizji Piechoty. Z zadaniem obrony mostów przepraw wiślanych na odcinku Tczew-Dobrzyń. Niszczenia przepraw wiślanych nieprzyjaciela, utrzymywania łączności oraz działania w rejonie Armii Pomorze. W sierpniu 1939 uczestniczył w działaniach przeciwko niemieckiej dywersji. 1 września o 7.30 dowództwo 15 Dywizji Piechoty powiadomiło o wybuchu wojny. Oddział wydzielony niezwłocznie stanął w rejonie Brdy Ujścia Fordonu. 2 września o 10.00 nastąpił niemiecki nalot na Fordon i śluzy w Brdy Ujściu. Otwarto silny ogień przeciwlotniczy. Po nalocie dowódca oddziału wydzielonego przemundurował marynarzy w mundury polowe wojsk lądowych, pozostawiając marynarskie czapki. O godzinie 19.00 Kanafojski, przewidując dalsze naloty, zarządził przejście o 6 km na północ. Szczególną sławą okryli się marynarze flotylii 3 września, ratując żołnierzy oddziałów Armii Pomorze okrążonych przez 2 korpusy niemieckie pod Świeciem. Na wysokim brzegu miejscowości Grabowo, 15 km za Fordonem, na Wiśle zaroiło się od głów ludzkich i końskich. Niemcy, którzy opanowali już brzeg, siekli z broni maszynowej po przeprawiających się szwoleżerach. Spostrzegłszy zbliżające się kutry, nieprzyjaciel otworzył ogień zaporowy. Polscy marynarze nie pozostawali dłużni. Flotylla otworzyła ogień ze wszystkich luf. Rozpętała się walka, w wyniku której nieprzyjacielskie CKM zostały zmuszone do milczenia. Dowódca oddziału wydzielonego Wisła, komandor podporucznik Roman Kanafojski, w dzienniku zdarzeń oddziału wydzielonego rzeki Wisły zanotował lapidarnie. Godzina 13.30. Na trawersie miejscowości Grabowo wyłowiono z rzeki 42 rozbitków z 2 pułku szwoleżerów rokitniańskich. 4 września o 5.30 oddział wydzielony Wisła w Toruniu silnym ogniem pelot bronił mostu na Wiśle. 7 września o 5.00 dotarł rozkaz przejść do Włocławka.
podporządkować się dowódcy oddziału wydzielonego pod pułkownika Stanisława Mieczkowskiego. Oddział szedł z coraz większymi trudnościami nawigacyjnymi. 8 września wszedł do Włocławka. Broniono mostu, po którym przeszła 16. Dywizja Piechoty. 9 września Kanafojski rozkazał przejść do Modlina. Szła kolumna, którą otwierał kuter uzbrojony 30, holownik lubecki, tabor, w ariergardzie szedł nieuchwytny. Był bardzo niski stan wód. Wieczorem zespół osiadł na Mieliźnie. Kanafojski rozkazał dowódcy ciężkiego kutra uzbrojonego i kutrom uzbrojonym ominąć stojący zespół i przejść do Płocka. Jednakże zniszczony most uniemożliwił przejście. Ostatecznie nieuchwytnego zniszczono pod Popłacinem, zaś kutry uzbrojone 5-6 oraz resztę oddziału pod Duninowem. Do Modlina dotarł tylko wcześniej wysłany kuter uzbrojony 30. 10 września spieszeni marynarze wyruszyli do Głąbina. Dotarli tam przed południem i czekali na rozkazy do następnego dnia. 12 września oddział wydzielony skierowano do Żychlina. Komandor Kanafojski został tu komendantem garnizonu. 16 września po południu wycofano się na Osmolin. Nocą posterunki regulacji ruchu oddziału wydzielonego Wisła skierowały marynarzy do płonących Sannik. Zajęli okoliczną gajówkę. Spieszone załogi w walkach przedzierały się przez Puszczę Kampinoską do Warszawy, gdzie zostały zdziesiątkowane w boju pod Witkowicami. Silne naloty rozproszyły oddział. O 23.00 kwatermistrz Armii Pomorze nakazał dowódcy oddziału wydzielonego Wisła działać na własną rękę. Kanafojski, nie mogąc skontaktować się z podwładnymi, kieruje się do Warszawy. 19 września dostaje się do niemieckiej niewoli podczas przebijania w kierunku twierdzy Modlin. Okres wojny spędza w niewoli w oflagach 2B Arnswalde i 2D Grossborn. 10 sierpnia 1945 roku wraca do służby w marynarce wojennej. Służył w 1. Samodzielnym Batalionie Morskim w Gdańsku. 20 września tego roku przeniesiono go do dowództwa marynarki wojennej w Gdyni, gdzie 1 stycznia 1946 został szefem oddziału ogólnego Sztabu Głównego. W 1947 roku objął funkcję komendanta Półwyspu Hel. Zmarł nagle 7 czerwca 1947 roku. W 2010 roku prezydent Bronisław Komorowski odznaczył pośmiertnie komandora porucznika Romana Kanafojskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Każde z miast Pińsk, Toruń, Żychlin, Borne-Sulinowo, Gdańsk, Hel to miejsca pamięci. Dzisiaj Choszczno opowiada swoją historię, wspomnienie o komandorze Romanie Kanafojskim. Warto ją chronić, dbać o nią i na niej budować dumę z miejsca, w którym się żyje. Zejściem głos zabierze przedstawiciel Urzędu Miasta Żychlina. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło i jest to dla mnie wielki zaszczyt, że mogę uczestniczyć w tak podniosłej uroczystości, w tak ważnym dzisiaj wydarzeniu. W imieniu władz samorządowych gminy Żychlin pragnę serdecznie podziękować wszystkim Państwu, organizatorom, gospodarzom i uczestnikom za dzisiejszą uroczystość. Powiem kolokwialnie, jest to znakomita lekcja patriotyzmu. Patriotyzmu dla nas wszystkich, a szczególnie dla młodego pokolenia. Pamięć o komandorze Kanafojskim jest szczególnie ważna i istotna, bowiem powiem tak, iż naród, który traci pamięć o swoich bohaterach, traci tożsamość, idzie w zapomnienie i ulega unicestwieniu. Dlatego tak ważne jest, abyśmy podobnych bohaterów i takich jak komandor Kanafojski czcili i pamiętali o nich na co dzień. Na szczególne podziękowanie tutaj kieruję w imieniu władz samorządowych za to, że zaszczycił swoją obecnością wnuk pana komandora, pan Roman Kanafojski. A szczególnie dziękuję.